Mrok. W miejscu zgaszonego kościoła kłębiła się niewiadomać manicości. Wtem z lodowca wypłynęła łódź płomienna. To księżyc krwawił. Umierał życiem swym nadziemnym w ziemi czeluściach. Nikt go nie wysłuchał w żadnym z wszechświatów. I wspomniałem o demonie przez króla i maga Salomona zamkniętym w urnie, rzuconym na dno morza. Przez pierwsze lat sto obiecywał królestwa temu, kto go wybawi spod władzy zaklętych pieczęci. Przez dalsze lat pięćset chciał uczynić najszczęśliwszym z miłujących. Minęło jeszcze lat tysiąc gotów do pomóc w niezgłębionej mądrości i nauce. Wreszcie zerwała się śpiżowa struna jego cierpliwości, przysiągł, że tego, kto go wyzwoli, najokrutniej i najbezwzględniej zabije. Biada rybakowi, który nie w porę wyłowi takiego gniusza. Biada, kto zbyt późno wyzwoli samego siebie. Względem siebie musi dotrzymać takiej przysięgi. I unicestwić. Niegdyś mogłem kochać każdego Boga, nawet satyra, nawet kriksztasa na żmudzkim krzyżu. Minął ten czas, kiedy wzbierałem jak morze przypływem i odpływem niechybnie ku temu, czego nie ma. Moje serce było nieraz potratowane przez stada pekarich, i adeptałem ja pod kowami mego konia, druzgotałem, miażdżyłem i gorzej. Nie wiedziałem nic o innych sercach. Jestem już nieczuły nawet nagroza. Gdybym ujrzał Ziemię w jej nocy ostatniej istnienia, nie żałowałbym piękności jej, nie miłowałbym nawet w jej eutanazji. Jakże mógłbym się troskać o królestwa i wszystkie istnienia, ja, który nie mogę mieć już miłosierdzia dla własnej duszy? Rzuciłem ją w głęboki malsztrem skąd wypłynąć nie można już na żadnej beczułce sofizmatu, na żadnej choć pękniętej łódce wiary. Malsztrem jest koniecznym zderzeniem dwóch prądów nad morzem mej duszy. Wiedzy, że jest jaźń. Wiedzy, że będzie nicość. Trudno wyłożyć, Lecz jeśli mam to wyrazić jednym określeniem i dla Was o limby zupełnie niezrozumiałym, powiem Wam, polska, taka polska z krzyża. Czy rozumiecie limby jednak? Takie skamienienie duszy, która może się z męki na krzyżu wyśmiewać? Więc spytałem, czy taka Polska jest to jaźń lub raczej gnoza wewnętrzna. To, co u górali nazywa się gościec, gościec chce, aby coś uczynić, trzeba wstać choćby w nocy i zaraz rwać kwiaty, nosić wodę, poświęcić duszę Panu Jezusowi, lub włamać się w dom swej srebrnej Salomei. Inaczej gościec połamie człowieka po na nic. Ma więc to być istotna prawda lechickiego człowieka w stosunku do jego ziemnych przeznaczeń, prawda nie tylko rozumu, lecz i całej nieświadomej misji? Ona odrzekła. Dla mnie? Tak. A więc. Taki nawiedzony tym gośćcem polskim musiałby jak wy limby znajdować się przy samym ołtarzu prawdy. Głowę mieć w niebiosach, jednocześnie wrastając w czarną cmentarną glebę, która nas karmi. Śmiałby się do słońca na cmentarzu. Wysyłał z każdym wietrzykiem swe bursztynowe pyły i wężowymi skrętami strasznie opierał się burzy. Rozkruszał cierpliwą swą macką granicę jeżeli zaś ten polski gościec w życiu okaże się inaczej jako sam środek wnętrza pajęczyny gdzie dusza pająk wyczekuje na ból aby z niego wyssać poetyczność tak myśląc choćby tylko jednym włoskowatym naczyniem mojego mózgu już pozbawiam duszę polską prawdy poezji <grym> I bólu, jakże więc Polska mogłaby z martwych wstać, z takiej duszy? W niewiadomą toń spoglądam, w której bujne zielska melancholii przezroczyste mątwy tęsknot, czarne sepie złoczynień, namiętny tropikalny ogień wulkanu wśród potwornej macierzy oceanicznych głębin i daleki tułaczy księżyc. Ej, wieczny wędrowiec, dusza nie da się wyrazić morzem. Są w niej pustynie, wśród których bywa Chrystus kuszony przez monstra. Są w niej żywiołowe pramoce podziemne, które jedne warstwy tak nałożą na inne, że na wirchu góry bywa płat pramorskich liliowców i radiolarii. Gdy w dolinie uległy się granity... Lub popiół wulkanu, który dawno już zagasł. Ani przez pustynię, ani przez góry, ani przez morze, ani przez gwiazdy, ani przez sny, ani przez myślenia, ani przez milczenia, ani przez miłość, ani przez tęsknotę, ani przez wiry zwątpień, dusza wyrazić się nie może. Ani przez to wszystko razem wzięte, ani przez Boga unoszącego się nad tym chaosem ciemnym, ani przez Lucyfera, który zeszedł w otchłań, o której Bóg zapomniał, ani przez wszystko, czego jeszcze wśród licznych tysiącleci myśl ludzka się dowie. Jest to światło przechodzące w straszną wieczną ciemność. Jest to zapomnienie zupełne, że się jest światłem. Jest to konieczność być wszystkiem w tej próżni, gdzie nie ma niczego prócz kłębiących się męczarnianych smug. Jest to najdumniejsze zgodzenie się rachunku wszystkich wieczności, w którym wypada wyznać, że z całego skarbu na dnie zostaje nicość. Na zewnątrz ma to wygląd wcale nierozpaczny. Można być wysokim i rozrosłym, jak poskramiacz słonecznych koni, niezużytym przez rozpustę, śmiejącym się z każdego złożenia w grobie. Męczarni taki nie zna. Nim wejdzie ona za próg, strzela. Męczarni w łeb i kładnie ją trupem. Lecz taki witeś, smokobójca, może mieć nie tylko jedną piętę do zranienia, Lecz cały jest jedną raną tym, że istnieje. Narodzony nie z tych, nie tak, nie wtedy, nie tam, nie na to, jak to spodobało się zrobić miłemu figlowi, na pociechę zostanie takiemu witeziowi tylko. Metafizyk, który rozumuje tak, czymże jest król Asioka wobec dobroci mojej i król Amurabii wobec sprawiedliwości mych, i orfijski pieśniarz wobec miłości mojej? Wyszedłem z miasta zadzumionych, z wielkiego rodu niespokojnych ze spuścizną marnotrawców, z błogosławieniem zmarnowanych z wieczną pustynią niemiłujących. Gdy zanurzę ręce me w ziemi, ona zaczyna płakać, a kiedy położę ręce me już nie na gwiazdach, ale na prostych uczuciach, one opadają w zamieci liści z robaczy Kiedy podejdę z przysięgą Bogu, zawsze ją złamię. Kiedy wezmę miłość, to na to, aby żelaznymi szczypcami drzeć pasy i cienkim sznurkiem przekrawać ją wzdłuż i wszędzie, Męcząc jak Iwan Groźny w podziemiach, gdzie schodził dla nabrania apetytu. Światło w ciemnościach świeciło ciemności nim.